Ja znowu, proszę Państwa, nie miałem możliwości napisania tego, co mam mówić i dlatego będę improwizował z tym nieznośnym swoim powtarzaniem ciągle słowa prawda. Prawda, ale to Państwo muszą mi wybaczyć. Otóż naloty rozpoczęły się dzisiaj o godzinie 5 rano. Rozpoczął ją samolot rozpoznawczy niemiecki. No i pod złą datą dla siebie, a pod dobrą wróżbą dla nas, gdyż od razu został zestrzelony. W ciągu całego dnia po tym pierwszym nalocie powtarzały one się kilkakrotnie w dużym nasileniu. Potem cały szereg było drobnych nalotów. Razem było tego 13-14 nalotów, w których brało udział ponad 70 samolotów niemieckich. No, efekt niewielki, dlatego że poza pożarami powstałymi z bomb zapalających, które wzbudzili w budynkach zresztą nie wojskowych, żadnej poważniejszej szkody nie potrafiły nam wyrządzić, natomiast poniosły bardzo ciężkie straty. Dopiero pod wieczór rozpoczęło się natarcie na Marymuncie, ale natarcie poprowadzone niewielkimi siłami, raczej o charakterze rozpoznawczym, plutonem czołgów nieprzyjacielskich z poparciem piechoty. Natarcie oczywiście zostało odparte, z tego plutonu czołgów biorących udział dwa zostały na przedpolu. Ustrzelił je i rozłożył porucznik Lewy. Nomen omen, ale L okreskowane W na końcu. Wczoraj radio Königsberg, Lewiec, podawało, iż w dniu dzisiejszym nastąpi uroczysty wjazd kanclerza i Führera Hitlera do Warszawy, gdzie Hitler spożyje śniadanie. No jakoś tego śniadania nie zjadł. Jak byli pewni tego, że Warszawa jest w ich ręku, że on to śniadanie musi zjeść, dowodzi inny fakt. Otóż dzisiaj o godzinie 17 na wprost barykady przeciwczołgowej na ulicy Grójeckiej zatrzymało się na las silne, z dalekiej drogi idące auto niemieckie. Wiara wyskoczyła do wozu, do środka, patrzą kto, a tam oficer niemiecki, podporucznik i sierżant. Z niesłychanie speszonymi, po prostu głupimi minami. Co się okazało? Jest to oficer zaopatrzenia, który na żądanie swego dowództwa miał przywieźć dla tutejszej dywizji cały szereg zamiennych części do czołgu z bazy swojej, z operacyjnej, z Kamieńska pod Piotrkowem. Dali mu sierżanta i marszutę. Kamieńsk, Warszał. Pojechał, no i stanął na Grójeckiej i niezmiernie był oburzony na swoje dowództwo za taką niesolidność.